miłość Boga Ojca, który zwołuje nas jako jeden Kościół, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Siostry i bracia, jaśnieje nam dzisiaj radosny dzień. Pogromadzimy się, aby wielbić Boga za to, że możemy pobłogosławić nowy dzwon dla naszej bazyliki. Dzwon ma ścisły związek z życiem ludu Bożego. Jego dźwięk odmierza czas modlitwy, gromadzi lud na sprawowanie czynności liturgicznych, przypomina ważne wydarzenia, które przejmują radością lub bólem tę cząstkę Kościoła albo poszczególnych wiernych. Niech pobożny udział w dzisiejszym obrzędzie uwrażliwi nas na głos dzwonu. Ilekroć go usłyszymy, pamiętajmy, że jesteśmy jedną rodziną, która powinna się gromadzić na znak swojego zjednoczenia w Chrystusie. Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Marka. Jezus ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zgromadzić swój Kościół ze wszystkich narodów. Jednym głosem wołajmy do Niego. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich narodów. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich narodów. Panie Boże, Ty nie przestajesz nas gromadzić, abyśmy ożywieni jednym duchem kroczyli wspólną drogą zbawienia. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich narodów. Panie Boże, Ty pragniesz, abyśmy stanowiąc Twój lud, stawali się coraz doskonalszym znakiem Twojej obecności pośród ludzi. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich narodów. Panie Boże, Ty nas uczysz uczestniczyć w radościach i smutkach naszych bliźnich, aby nasza miłość stała się pełniejsza. Zgromadź swój Kościół.
Panie Boże, Ty dzisiaj napełniasz nasze zgromadzenie niebieską radością i pragniesz, aby dobra nowina o zbawieniu przez nas docierała do naszych sióstr i braci. Zgromadź swój Kościół ze wszystkich. Boże, Ty od początku świata przemawiałeś do ludzi, wzywałeś do zjednoczenia z sobą, pouczałeś ich i udzielałeś im zbawiennych napomnień. Ty swojemu słudze Mojżeszowi poleciłeś, aby posługiwał się srebrnymi trąbami do zwołania ludu. Ty pozwalasz swojemu Kościołowi odlewać spiżowe dzwony, by wzywały Twój lud na modlitwę. Błogosław ten nowy dzwon i spraw, niech wierni, którzy słuchać będą jego głosu, wnoszą serca do Ciebie. Gotowi do udziału w radościach i troskach braci, niech spieszą do Kościoła, doświadczają w nim obecności Chrystusa, słuchają Twojego słowa i do Ciebie zanoszą swoje błagania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu. Zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, niech się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Oto ja, służebnica Pańska. Niech się stanie bez słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo stało się ciałem. Zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, radź serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W
wieczny odpoczynek oraz zmarłym dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Panu i Duchem Twoim, Bóg, który gromadzi jeden Kościół spośród wielu narodów, niech w swojej łaskawości błogosławi was, którzy z radością uczestniczyliście w błogosławieństwie nowego dzwonu. Niech Bóg w swoim miłosierdziu sprawi, aby wszyscy, którzy na głos dzwonu przybędą do Kościoła, uważnie słuchali Słowa Bożego. Amen. Niech Bóg usunie spośród was wszelką niezgodę, abyście wzajemnie obdarzali się szczerą miłością, jednym sercem uczestniczyli w sprawowaniu świętych misteriów. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokój.